As you can see, this facility has remained hidden from view, and for good reason. In time, and as the need arises, I'll let you know why. For now. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution. Tym razem nie kampania, ale w takim pierwszym odcinku omawiającym wstęp na nowej lokalizacji Muerta East. Jest to lokalizacja z dodatku Sekrety Doktorału. Pierwszy odcinek z tego materiału. Mam nadzieję, że będziemy się bawili tak samo świetnie jak w czasie kampanii, albo i lepiej. To z tego co pamiętam, to druga wyspa będzie dosyć bardziej skomplikowana. Ta pierwsza nie jest jeszcze wcale aż taka trudna. Aczkolwiek tutaj może się wydawać, że dysponujemy dosyć sporą ilością pieniędzy. Te 4 miliony na start wydają się dosyć kuszące. Chętnie byśmy to powydawali i powiedzmy, że ja tutaj na materiale również się na to pokusiłem. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że oczywiście zastosowaliśmy nasz stary trik, który robiliśmy w kampanii. O jakim triku mowa? No oczywiście mowa tutaj o triku, który zapełnia nam Fossil Center różnymi drogocennymi materiałami, minerałami. Tak, mieliśmy tutaj bardzo sporo takich, które kosztują po 400, po 300 tysięcy, także stawiamy tak naprawdę Fossil Center. Jeżeli nie zrobiliście jeszcze tego u siebie w kampanii na poprzednich wyspach, to i mieliście wcześniej zakupiony dodatek Sekrety Doktorału, to koniecznie w Research Center zbadajcie sobie wszystkie niezbędne rzeczy do zbadania, jakie tylko są do wytworzenia, bo zdecydowanie wam to zmniejszy wydatki tutaj na tej wyspie, tak, w tym dodatku. Też będziemy musieli je kupić, ale będziemy mogli się przemieszczać też pomiędzy wyspami, ale lepiej zrobić to od razu w kampanii, będziemy mieli to z głowy i Fossil Center postawimy to już tylko tak naprawdę po to, żeby sprzedać te minerały, które uzbieraliśmy właśnie w kampanii. Zapełniamy sobie je na full, ewentualnie jeżeli coś tam jeszcze nam zostało do, powiedzmy, do wydobycia, jakieś skamieliny niepotrzebne, pomimo że już mamy 100% genu, również możemy sobie skorzystać z tego Expedition Center, które już mamy tu postawione w grze i dokończyć wykopaliska, jakie tam jeszcze tylko zostały do zrobienia. Bo tak naprawdę wyspa ta część wyspy Isla Muerta, Muerta East, to nie, w zasadzie można się troszkę pogubić, tak jak się rozpoczyna tą misję. Jak mam być szczery, jak odpaliłem ją teraz pierwszy raz po dłuższej takiej przerwie, też nie bardzo wiedziałem o co chodzi. Ale no najprościej tutaj nie ma żadnej skomplikowanej sprawy, musimy po prostu najpierw zacząć, musi nasz park zacząć funkcjonować. No standardowo musi być jakiś dinozaur, przyciągnięcie klientów, gości i tak dalej. Ja przypadkowo aktywowała mi się misja, żeby osiągnąć pół gwiazdki. Ja od razu wytworzyłem sobie suchą mimusa i dlatego mi wskoczyło to na jedną gwiazdkę. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że ja pokusiłem się tutaj na dosyć drogiego dinozaura. No ale można było, bo z 4 milionów nagle zrobiło się 8, czyli na suchą mimusa wydaliśmy milion. Wciąż mieliśmy 7 milionów do dyspozycji. O co chodzi na Muerta East? Jest to dosyć skomplikowana, można się pogubić, ale zarazem bardzo proste, bo tak naprawdę skupia się głównie na wykonywaniu kontraktów, tak? No odblokowują nam się rzeczy, które w zasadzie już wcześniej mieliśmy zbadane. Jeżeli wcześniej mieliście zakupiony dodatek Sekrety Doktora U, to można sobie to już odblokowywać w czasie kampanii. Tam już dysponujemy taką ilością pieniędzy, że no w zasadzie nic nas nie jest w stanie zatrzymać i tam sobie to wszystko wykupujemy. Ale wszystko bazuje na kontraktach, że wszędzie, nieważne czy weźmiemy sobie misję naukową, czy weźmiemy sobie entertainment, czy weźmiemy sobie ochronę od Lamberta, bez znaczenia, bo wszędzie misja jest jako trzecia rzecz do odblokowania. Ja postanowiłem, że zrobię sobie tutaj po kolei, najpierw będzie pani doktor, później entertainment u Izaka, a na samym końcu wezmę sobie ochronę u Lamberta. Robimy wszystkie kontrakty, tak, oczywiście, tak jak mówiłem w którymś odcinku, bodajże na Isla Pena, wykonujemy tylko i wyłącznie kontrakt od jednej osoby, żeby nam się zapełniał ten loyalty bonus, czyli będziemy zarabiali troszkę więcej za wykonywanie kontraktów u jednej osoby. Na tym polega właśnie loyalty bonus, a pieniądze są nam oczywiście potrzebne za każdym razem na samym początku.
Robimy jakiś prowizoryczny pierwszy wybieg, tylko w żadnym wypadku nie róbcie tego, co ja, nie kupujcie Suchomimusa, to może się okazać, że to jest zła decyzja. Ja stwierdziłem, że nie będę czekał, jestem troszkę w pracy z materiałem, bo no niestety, ale znów mam całą masę roboty i nie mogę sobie pozwolić na częstsze nagrywanie i chcę troszkę po prostu nadgonić. Dlatego właśnie padł wybór na Suchomimusa. Wy zróbcie coś tańszego, na przykład Triceratopsy, albo standardowo Strudomimus Stagon, bo jest to najtańszy dinozaur, można sobie zrobić stado. Co prawda nie będzie to jakoś super oceniany dinek, ale za to będzie tanio. Podstawy, kontrakty, kontrakty, jeszcze raz kontrakty. Jeżeli nie macie wykupionych ulepszeń w Research Center, to wykupcie to wszystko, jeżeli jest tylko taka możliwość. W każdą nagrodę, jaką teraz odblokujecie sobie za wykonywanie kontraktów, oczywiście nie wykupujcie tych ulepszeń nowych, które wam się odblokują na tej wyspie, tylko przenieście się na jakąś wyspę, na której macie już całą masę pieniędzy i tam sobie odpalcie po prostu badanie w Research Center. Wytwórzcie jakiś pierwszy sobie prowizoryczny wybieg dla dinozaura, żeby zaczęło wam się tu już wszystko ładnie kręcić. Ja nie, z niewyjaśnionych przyczyn dostaję niektóre misje takie no naprawdę dosyć dziwne, czy typu wytwórz Indoraptora z genem jakimś i takim, czy z oceną tyle i tyle. Ja rozumiem, że Indoraptor jest dostępny, no ale bez przesady. Takich misji nie akceptujcie, bo możecie je od razu odrzucać, bo są one awykonalne, przynajmniej na samym początku. Wydacie całą masę pieniędzy, a zarobicie w zasadzie niewiele. Także tego w żadnym wypadku nie akceptujcie. Nie ma tutaj jakichś specjalnie większych porad, po prostu z rozwagą można tylko i wyłącznie tutaj dysponować pieniędzmi, które posiadacie. Musicie rozkręcić po prostu na samym początku ten perk, żeby on mógł sobie żyć, funkcjonować. Sprzedajcie minerały, tak jak robiliśmy to w kampanii, zapełnijcie sobie Fossil Center, zanim przyjdziecie tutaj i dopiero tak naprawdę po to jest tylko i wyłącznie potrzebny tutaj Fossil Center, bo wszystko inne mamy już odblokowane. Nie będzie tutaj żadnych wykopków, przynajmniej na razie, chyba że nie zrobiliście tego w czasie kampanii, tak? Nie odblokowaliście sobie niektórych gatunków dinków. To by były takie najważniejsze informacje, których musicie się trzymać, grając tutaj właśnie na Muerta East. Jest to dosyć prosta lokalizacja, tylko tak jak mówię, można się pogubić, bo nie dostajemy żadnych tak naprawdę wytycznych. Musimy tylko tak naprawdę zrobić tutaj misję jedną, drugą, trzecią, a żeby to zrobić, to trzeba wykonywać kontrakty. Nie przejmujcie się, jeżeli widzicie, że w Research Center nie możecie zbadać genu Olorotitana czy Trodona. Jeżeli pójdziecie w moje ślady, tak, będziecie robili kontrakty od pani doktor, no to i będziecie chcieli sobie zrobić misję, to na pewno pojawi wam się wytwórz Olorotitana, ale zaświeci wam się żarówka w głowie, ale zaraz, przecież ja go nie mogę odblokować. Spokojna głowa, w momencie tylko gdy klikniecie Start Mission, Olorotitan staje się od razu dostępny i jest już odblokowany w Research Center, więc tak naprawdę nawet ono nie jest nam do niczego potrzebne, jeżeli wszystko w kampanii już odblokowaliście. Możecie skupić się tylko i wyłącznie na ocenie waszego parku i ocenie dinozaurów. Tylko wszystko trzeba sobie odblokować w kampanii wcześniej, zanim tutaj przyjdziecie. Także to są takie najważniejsze kwestie, niby takie rzeczy podstawowe, a zarazem jednak mogą dać małą taką zagłoskę nawet najbardziej doświadczonemu graczowi. Pamiętajcie koniecznie o subiku kanału, żebyśmy cały czas stworzyli jeszcze większą społeczność. Już niedużo nam brakuje oczywiście do 100 subskrypcji. Będzie to moja pierwsza setka, także będzie mi naprawdę bardzo miło, kiedy osiągniemy już ten próg. Niewiele brakuje, także pamiętajcie o subiku kanału. Łapka w górę, jak zwykle mile widziana. A tymczasem my będziemy się widzieli w następnym odcinku i będziemy sobie już wtedy przechodzili pewnie misję albo od pani doktor, albo od Izaka. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.